Do Legnickiego Sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 37-letniemu Łukaszowi Z. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia w sumie 6 przestępstw, napadów rabunkowych i ich usiłowania, tym przy wykorzystaniu noża. Jak ustalili śledczy, od czerwca do września bieżącego roku legniczanin najpierw obserwował wybrane nieduże sklepy na terenie miasta, by później na nie napadać. Groził zatrudnionym pracownicom, bo za każdym razem były to kobiety, użyciem przemocy, używał przemocy, groził użyciem trzymanego w ręku noża jednej z pokrzywdzonych, groził także i użył wobec niej takiej rurki metalowej. Łukasz Z. ukradł w ten sposób ponad 5700 zł. Straty byłyby z pewnością większe, gdyby nie opór ekspedientek i obecność innych klientów. To właśnie dzięki tym okolicznościom nie wszystkie jego napady zakończyły się sukcesem. Jak się okazuje, nie jest to pierwszy raz, gdy wszedł w konflikt z prawem. Oskarżony był już karany kilkakrotnie, w tym za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości, za posiadanie narkotyków, a także za oszustwa. 37-latek przyznał się do winy, grozi mu w sumie 20-letnia odsiadka.